Postać niebanalna, postać troszkę wyprzedzająca swoją epokę, a jednocześnie taki, powiedziałbym, pod pewnymi względami typowy XIX-wieczny polski patriota, zaangażowany jednak bardzo głęboko w działalność Kościoła katolickiego. 14 listopada 1814 roku urodził się błogosławiony Edmund Bojanowski, sługa Bożej Opatrzności. Błogosławiony Edmund Bojanowski, pomimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził działalność na rzecz ludu wiejskiego, dając początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym. Pochodził ze zubożałej szlachty, ale o bogatych tradycjach, zarówno tych szlacheckich, jak i tradycjach patriotycznych. 57 lat pięknego życia, czasy zaborów, oczywiście bardzo trudne dla Polaków, zwłaszcza na terenach zajętych przez Rosjan i Prusy. Bojanowski jest człowiekiem niezwykle wrażliwym na biedę, na nędzę, ale i na potrzebę oświaty ludowej. Miał bardzo głęboką wrażliwość społeczną, czyli widział biedę, widział braki w wykształceniu, ale jego troską są przede wszystkim ubodzy ludzie, którzy mieszkają w małych miasteczkach i na wsiach. Całe życie marzył o tym, żeby być księdzem. Całe życie tego jednego marzenia nie udało mu się zrealizować. Urodził się oczywiście, ale i zmarł jako człowiek świecki, a jednocześnie jako założyciel zakonu, i to zakonu żeńskiego, zakonu służebniczek wielkopolskich, służebniczek Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym Bojanowski paradoksalnie został prekursorem takiego intensywnego apostolstwa świeckich. Co więcej, jako świecki stał się inicjatorem zgromadzeń zakonnych. Siostry służebniczki miały służyć temu, żeby regularnie już i systemowo budować świadomość ubogich ludzi i pomagać tym ubogim ludziom. Sam był człowiekiem bardzo wątłego zdrowia. To w ogóle było zdumiewające, że on w tym stanie zdrowia przeżył aż ponad 50 lat. Jest to człowiek, który mimo kłopotów zdrowotnych, które udaremniły mu pozostanie kapłanem, prowadził bardzo aktywny tryb życia. Poszukiwał głębi duchowej, prowadził głębokie życie religijne, wsłuchiwał się w Słowo Boże, odbywał regularnie trzydniowe zamknięte rekolekcje. Ręce przy pracy, serce przy Bogu. Jego dewiza i całe jego życie. Postawił sobie cel wychowania młodego człowieka, młodego Polaka, młodego katolika, ukierunkowanego ku Bogu. Doskonale sobie zdawał sprawę, że nie sposób rozdzielić pracy społecznej od pracy nad sobą, wewnętrznej. Że trzeba koniecznie zakorzenić się w wartościach, w Bogu, żeby ta praca przynosiła trwałe skutki. Duchowość zgromadzenia sióstr służebniczek właśnie tak była sprofilowana. Służba poprzez modlitwę, ale też poprzez praktyczną pomoc, praktyczną organizację ochronek, sierocińców, czyli pomoc ludziom najsłabszym, w najtrudniejszej sytuacji. Zgromadzenie założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego rozwijało się bardzo prężnie już za jego życia. Wiele młodych dziewczyn wybierało tę drogę. Pod koniec życia Edmunda jest już 22 domy zakonne, jest 100 sióstr i olbrzymie dzieło wychowawcze realizowane nie tylko w zaborze pruskim, tam gdzie działał Edmund, ale we wszystkich częściach rozerwanej i pozbawionej samodzielności politycznej Polski. Edmund Bojanowski odegrał ogromną rolę w takiej aktywizacji społecznej Wielkopolan, którzy bez tych struktur kościelnych najprawdopodobniej mieliby jeszcze cięższą sytuację, jeśli chodzi o życie społeczne, będąc poddawani rozmaitym, drastycznym nieraz represjom ze strony administracji pruskiej.